Ej, Daga, co jest grane? W czym? No, ta cała akcja na lekcji. Czego Borkowska i ta babka od ciebie chciały? A, takie tam. Nie ściemniaj, co jest? Ale nikomu nie wygadasz? Nie pytaj mnie tak, bo się obrażasz. Przyjaciółka Dagmary, Jola, boi się, że Dagmara wplątała się w jakieś kłopoty, ale nie wie, że koleżanka zadzwoniła na numer alarmowy dla ofiar przemocy i skłamała, że mama ją bije. Chodź tutaj. No więc nie chcę już mieszkać z moim starą. Mam jej dość. No, mówiłaś, że nie daje ci żyć. No i co? No i wymyśliłam wczoraj, co zrobić. Wieczorem zadzwoniłam na numer dla ofiar przemocy, no i powiedziałam im, że matka mnie bije. Co? No, to jest jedyny sposób, żebym zamieszkała u ojca. Ale naprawdę starsza cię bije? Cicho. Co ty? Spróbowałaby tylko, to by mi tak oddała. Ale właśnie to jest problem, że nie mam żadnych siniaków ani nic. A oni dzisiaj przesłali tę babkę z pomocy społecznej, żeby mnie wypytała. No jakoś tak słabo wyszło. Kurde, Daga, to jest naprawdę ostra akcja. Będziesz oskarżać swoją starą o picie? Może wymyśl coś innego. Nie ma opcji. Mówię ci, jak jeszcze raz zrobimy jakąś awanturę, to chyba przez okno wyskoczę. Rozumiem, Dagmara, że woli mieszkać z ojcem. On jest naprawdę spoko, wyluzowany, ma kasę. A ta matka jest sztywna i nudna. Ale oskarżanie jej o pobicie to naprawdę ostry hardcore. Boję się, co z tego będzie. Licealistka Melania nie wie, że mężczyzna, z którym umówiła się przez internet, to jej kolega Staszek. Wierzy, że to super przystojny student, którym zaimponuje koleżanką. Teraz pewnie całe gimnazjum ogląda twój super erotyczny taniec. Sama jesteś gimbus. Cięta riposta. Obczajcie lepiej to. Moje ciacho na weekend. Kocurek. A skąd wiesz, że wysłał ci prawdziwe zdjęcie? Przynajmniej jakieś wysłał. Ej, Mela, tak w ogóle, to gdzie się umówiłaś z tym swoim? Właśnie mam mu napisać. Napisz, że pod szkołą. Pod szkołą? Chwaliło cię. Przynajmniej go sobie obczajmy. Dokładnie. I jak coś, to cię obronimy. Przecież może się okazać, że to jakiś zbok. No nie wiem. No napisz. Przynajmniej nie skończysz w piwnicy jakiegoś gwałciciela. No dobra. Dokładnie. Nie lepiej dmuchać na zimno. Kupić ci coś? No, weź mi kolę. Ewa już mnie denerwuje, że niby ona potrafi wyrwać super faceta. Modlę się, żeby mój też był zajebista, żeby tylko nie było wtopy. Dziewczyny będą patrzeć i chyba umrę ze wstydu, jeżeli przyjdzie jakiś luzer. Byłaby siara na całą szkołę. Matka Dagmary Wilk przyjeżdża po córkę do szkoły. Kobieta ma już dość kłótni i chce się wreszcie pogodzić. Dagmara natomiast kombinuje, co zrobić, żeby wszyscy uwierzyli, że mama się nad nią znęca. Zrobi wszystko, żeby zamieszkać z ojcem. Mogę do niego przychodzić, kiedy chcę. No nic mi takiego nie mówił, Dagmara. No to zaraz zadzwonię i ci udowodnię. Maria Borkowska, wychowawczyni Dagmary, zauważa matkę dziewczyny i postanawia z nią porozmawiać. Mogę panią prosić? Dagmara, zostań w samochodzie. Chodźmy na chwileczkę. Chodzi o ceny, Dagmary. No, naciskam na nią, żeby wreszcie poprawiła tę matematykę. Bardzo dobrze. Pani Kremer obiecała dać jej jeszcze szansę na poprawienie ocen, ale ja chciałam z panią porozmawiać o sytuacji w domu. No, słucham. Wie pani, chcę dość dobrze poznać swoich uczniów, a sytuacja rodzinna no, ma ogromny wpływ na dzieci. Czy państwo macie ostatnio jakieś kłopoty? Ale do czego pani zmierza? Powiem wprost. Dagmara poskarżyła się, że pani ją bije. Słucham? Też byłam tym zaskoczona, ale Dagmara powtórzyła swoje oskarżenia. Ja muszę to potraktować poważnie. Pani chyba żartuje. Nigdy jej nie uderzyłam, nie dotknęłam jej. Widziała pani jakieś ślady na twarzy? Nie, dlatego pani o tym mówi. Chcę o tym spokojnie z panią porozmawiać. Jeśli macie państwo problemy, ja mogę polecić psychoterapeutę. Terapeuta nie będzie tutaj potrzebny. Chwileczkę, ja pani nie oskarżam. Ja tylko chcę powiedzieć, że przemoc nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Proszę panią, ja panią zapewniam, że w naszej rodzinie nie ma takich problemów. Do widzenia. Ale chwileczkę. Jaka przemoc? O czym ona w ogóle mówi? To prawda, że kłócimy się ciągle z Dagmarą, ale nie podniosłabym na nią ręki. Nie wierzę, że powiedziała coś takiego na mnie w szkole. To istne szaleństwo. Borkowska martwi się o mnie. To dobrze. No ale co będzie, jeżeli ona powie mamie o tej całej babie z pomocy społecznej? No kurde, wtedy cały plan może się nie udać. W tym czasie Melania Trzeciak z trzeciej liceum czeka na spotkanie z mężczyzną, z którym umówiła się przez internet. Laski, a nie wydaje się wam to dziwne, że taki starszy gość zgodził się na to, żeby się umówić pod szkołą? No widocznie mu nie przeszkadzało. W sumie mój zaprosił mnie do restauracji na kolację. No widzisz? Wiesz co, już jest za dwie, może wyjść do niego.
No dobra, idę. Leć, powodzenia. Dzięki. Dawaj, obczajamy. Dziewczyna ma nadzieję, że zaraz pod szkołą zjawi się super przystojny student, którego będą jej zazdrościć koleżanki. Nie wie, że umówiła się z nieśmiałym kolegą z klasy Staszkiem, który się pod niego podszył. Cześć, Mela. Cześć. Staszek, czekam na kogoś, nie przeszkadzaj. Słuchaj, Mela, bo ja... Naprawdę, nie mam teraz czasu, proszę cię. Mela, wiem, że umówiłaś się na 16. Super, dziewczyny ci pewnie o wszystkim rozgadały, tak? Nie, to nie tak, to po prostu ja się z tobą umówiłem. Co? No to ze mną dzisiaj pisałaś na czacie i to ja się z tobą umówiłem. To ty jesteś Elrond? To z tobą gadałam? Tobie wysłałam ten filmik? Jezu, schowaj te kwiaty, błagam. Mela, ale proszę cię, od zawsze mi się podobałaś, tylko nie wiedziałam, Jezus, jak ci to powiedzieć. Co ja mam teraz robić? Proszę cię, idź już stąd. Dziewczyny nas obserwują, przecież nie mogą się dowiedzieć, że to z tobą się umówiłam. Ale chodź, może pogadamy na kawę, na piwo, dobrze? Jezus, dobra, ale pod warunkiem, że teraz naprawdę stąd spadasz. Okej, zadzwonię do ciebie. Hej. Melania ucieka z powrotem do szkoły. Za nic w świecie nie przyzna się koleżankom, że przystojny nieznajomy to Staszek. No co wy, jeszcze nie zgłupiałam? No to co on tam robił? No pytał o jakieś zadanie na jutro. W sumie pasowałoby, że to on non-stop za tobą łazi. Powaliło cię, umawiam się z super facetem, a nie z jakimś Staszkiem, okej? Okay? Mela, chilluj, weź. To gdzie ten twój facet? O, właśnie napisał, że nie wyrobił się z uczelni. Widzimy się wieczorem. Czyli że student. A gdzie się widzicie? To nasza sprawa. Boże, Mela, co myśmy ci zrobiły? Nic, po prostu dajcie mi już święty spokój. To mój chłopak i moja randka, okej? Okay? Okej, okay, proszę cię bardzo. Nie będziemy o nic pytać, ani ci go nie zabierzemy. Tylko daj potem znać, jak było. Albo zrób foteczki. Pa. Pa. Ale się wkopałam. Nie będę spotykać się ze Staszkiem, ale nie mogę go zupełnie olać, bo się obrazi i wszystkim rozpowie, że to z nim flirtowałam i jemu wysłałam ten głupi filmik. Muszę go jakoś uciszyć, albo dziewczyny padną ze śmiechu. Dagmara Wilk razem z matką wracają do domu. Kobieta jest zdenerwowana, cały czas myśli o tym, co powiedziała jej wychowawczyni córki. Słucham, ja nic nie opowiadałam. Borkowska sobie coś wymyśliła. Daj mi już spokój. No na pewno. Maria Borkowska i pracownica pomocy społecznej zadzwoniły także do ojca Dagmary, który chce jak najszybciej wyjaśnić sprawę z byłą żoną. Jest przekonany, że historia z pobiciem to jakaś pomyłka. Nie chce jednak, by córka widziała, że przyszedł. Nie ma czasu zostać, bo w samochodzie czeka jego nowa dziewczyna. Na sekundkę. Spieszę się, słuchaj. Ale chciałem wyjaśnić jedną sprawę. Dostałem dzisiaj dziwny telefon. Dzwoniła kobieta z opieki społecznej. Powiedziała, że mi się z tobą nie kontaktował, ale ja musiałem się upewnić co do jednej rzeczy. No, a co ci powiedziała? Słuchaj, podobno było zgłoszenie, że bijesz Dagmarę. Boże święty, Boże, kto ci powiedział, gdzie było zgłoszenie? Nie wiem, ale to nieprawda, tak? No pewnie, to jest kompletna bzdura. Słuchaj, zawołam Dagmarę, wyjaśnimy. Nie, słuchaj, bo ona będzie chciała, żebym został dłużej, ja się śpieszę. Chciałem się tylko upewnić, że wszystko jest w porządku. No jest, no może faktycznie powinniśmy pogadać. Słuchaj, Dagmara jest strasznie nieznośna. Ciągle mówi tylko o tym, żeby się do ciebie przenieść. Słuchaj, może zróbmy tak, może częściej mogła się po prostu z tobą widywać, przebywać u ciebie. Częściej? To weekendy już nie wystarczą. Jezus Maria, dobrze, ona tego chłopie nie słyszy. Ja ci powiem szczerze, ja mam rozwiązanie. Tydzień u ciebie, tydzień u mnie. Słuchaj, w tym momencie to nie jest możliwe. No, dlaczego? No, miałem o tym nie mówić, ale poznałem kogoś. Ona się właśnie do mnie wprowadza. No, niby jestem zaskoczona, ale właściwie czego mogłam się innego spodziewać? Kto to jest w ogóle? Ma na imię Sylwia, to bardzo młoda dziewczyna. Zaczyna dopiero studia. Wiem, że teraz, gdyby się Dagmara o tym dowiedziała, miałaby z tym duży problem. Zbyszek, czy ty siebie słyszysz? Słuchaj, Dagmarze strasznie ciebie teraz brakuje. Ona cię naprawdę kocha. A ty sobie kogoś poznajesz, spotykasz i nie masz czasu dla własnej córki? No chyba żartujesz. Słuchaj, zobaczymy, jakoś spróbujemy to wyjaśnić. No ja też chyba mam prawo do własnego życia, prawda? No pewnie, ale też masz córkę, która cię potrzebuje i marzy o niczym innym, jak tylko o tym, żeby z tobą zamieszkać. Dobra, pogadamy innym razem. Ja naprawdę teraz się bardzo śpieszę, dobra? Pogadamy innym razem. No cześć. Opowiadasz wszystkim, że cię bije? Czyś ty doszczętnie zgłupiała, dziewczyno? Już ci mówiłam, że nic nie opowiadam. Możesz wyjść. Akurat, nie opowiadasz. Ko-
Kobieta przegląda połączenia w telefonie córki. Widzi rozmowę z nieznanym numerem z wczorajszego wieczoru i bez namysłu wybiera go. Po drugiej stronie zgłasza się infolinia dla ofiar przemocy. Co ty robisz z moim telefonem? Nie grzeb w moim telefonie! To ty nasłałaś na mnie pomoc społeczną, oczywiście! No, uderz mnie! Nie mam zamiaru cię bić. Dziewczyno, czy ja kiedykolwiek cię uderzyłam? Przyznaj się, czy kiedykolwiek podniosłam na ciebie rękę? Powiedziałam, że się nade mną znęcasz. To jedyny sposób, żeby się stąd uwolnić. Chcę mieszkać z tatą, a nie z tobą. Kiedy to w końcu zrozumiesz? Boże, to chyba ty niczego nie rozumiesz. Tata nie chce mieszkać z tobą. Tata ma swoje życie. Był tutaj dzisiaj, nawet nie chciał się z tobą zobaczyć. On ma nową dziewczynę, spotyka się z nią. Nie ma teraz dla ciebie czasu, rozumiesz? Kłamiesz. Chcesz, żebym go nienawidziła tak jak ty? Nie uda ci się to. Co ty robisz? Zostaw to! Będziesz miała więcej czasu, żeby się zastanowić nad tym, co ty wygadujesz. A jutro idziemy do twojej wychowawczyni. Halo? Tata? Czemu nie odbierasz? Odzwoń. Mama kłamie, że nie chcesz mnie zabrać do siebie, ale ja wiem, że to nieprawda. Kocham cię. Po południu Melania z trzeciej liceum spotyka się ze Staszkiem. Chłopak ma nadzieję, że to będzie ich pierwsza randka. Melania natomiast chce go prosić, żeby nie mówił nikomu o ich internetowym flircie. Jest gotowa na wszystko, żeby tylko uniknąć kompromitacji przed koleżankami. Dzięki. Nie trzeba było. Nie mówiłem, jak ślicznie dzisiaj wyglądasz. Dzięki, ale musimy pogadać. No, mamy całe popołudnie. Dobra, powiem wprost. Co mam zrobić, żebyś nikomu o niczym nie mówił? Słucham? No wszystko fajnie, pięknie, ładne kwiatki, ale przecież jak ktoś się dowie, nie będę miała życia w tej szkole. Nie rozumiem. To taki wstyd się ze mną widywać? Wszystkie dziewczyny myślą, że ten gość z czatu to jakiś super facet, przystojniak, a to tylko ty. To nie było miłe. No przepraszam, ale sam do tego doprowadziłeś. Nie trzeba było podszywać się pod kogoś innego. Mela, no ja wiem, że to było głupie, no ale... No bardzo mi na tobie zależy, no... Myślałem, że ty mnie odrzucisz. Naprawdę nie ma takiej możliwości, żebyś się ze mną umówiła. Zrobimy tak. Pójdziemy teraz do mnie. Zrobię tak, żeby ci było dobrze. A ty nikomu o tym nie powiesz. Nie rozumiem. Dostaniesz to, czego chcesz. Ale od jutra się nie znamy. Mela, ty mi proponujesz, że się ze mną prześpisz tylko, żeby nie mieć wstydu przed koleżankami? No nie udawaj świętego. Przecież od początku sam tego chciałeś. Ten filmik w necie się tylko podkręcił. Nie, ten filmik był głupi. Zresztą, przecież to nie ty, to jesteś inna. To te twoje koleżanki cię do tego namówiły, Mela. Ta rozmowa jest bez sensu. Idziemy do mnie, czy nie? Nie, idź sobie do tych swoich koleżanek, jak one są dla ciebie takie ważne, jak ich zdanie dla ciebie się tak liczy. Jak ona w ogóle może mi proponować coś takiego? Prześpi się ze mną, jak będę siedział cicho? Strasznie się co do niej pomyliłem. Przecież nie mogę się umawiać z gościem, którego będę wstydziła się przed koleżankami. Zaproponowałam mu to, co chce, a on się obraża jak panienka? I na pewno wszystko opowie w szkole. Muszę go jutro jakoś powstrzymać. Następnego dnia matka odwozi 14-letnią Dagmarę do szkoły. Obie są na siebie obrażone i od wczoraj nie rozmawiały. Matka chce natychmiast wyjaśnić z wychowawczynią córki fałszywe oskarżenia o znęcanie się. Chcę wszystko wyjaśnić z twoją wychowawczynią. Pójdziesz do niej, Dagmara, i wyjaśnij jej, że kłamałaś. Nie ma mowy, ja nic nie będę wyjaśniać. Zacznij ze mną wreszcie rozmawiać normalnie. Daj mi spokój! Jak wolisz, do wyjaśnienia sprawy masz szlaban, na wyjścia, do kina, galerii, gdziekolwiek. Chyba żartujesz. Nie, ja nie żartuję. Od dzisiaj wracasz ze szkoły prosto do domu. Ale ja nie jestem twoim więźniem. Ale jesteś moją córką, zacznij wreszcie zachowywać się jak dojrzała osoba. Chcę iść do twojej wychowawczyni. Robisz mi wstyd, mamo. Myślisz, że ty mi nie robisz wstydu? Dobra, wygrałaś. Pójdziemy do Borkowskiej. Ale jej jeszcze nie ma w szkole. No ale ona chyba przychodzi, nie wiem, na drugą godzinę na geografię. No właśnie dopiero wtedy przychodzi. No dobrze, to ja pojadę na zakupy i wrócę tutaj do ciebie. Mogę już iść? Proszę bardzo. Sama tego chciałam. Jeszcze myśli, że może mnie traktować jak niewolnika. Zanim ona tu wróci, muszę zrobić tak, żeby wszyscy uwierzyli, że się nade mną znęca. Muszę wyglądać, jakbym naprawdę była maltretowana. Dagmara skłamała mamie, że wychowawczyni przychodzi później. Chciała zyskać na czasie. Wymyśliła, jak sprawić, żeby wszyscy uwierzyli, że mama ją bije. Buta zawiąże. No szybko! Jezu, chwila. Słuchaj, masz zapalniczkę?
Będziesz coś palić? Powiedzmy, masz? No mam, ale w szkole wolę nie ryzykować. Nie gadaj, tylko chodź. Albo mi powiesz, co robimy, albo nigdzie z tobą nie idę. Muszę zrobić tak, żeby wyglądało, jakby matka mnie pobiła. No i po co ci zapalniczka? Przypalenie fajkami. Czytałam w necie, że to się zdarza. Jezus, Daga, nie przeginasz? To moja jedna szansa, albo się zabiję. Pomożesz mi? Dobra. Rozumiem, że Daga chce dowalić matce, ale chyba przegina. To moja przyjaciółka, pomogę jej, ale trochę się boję. Nie chcę, żeby zrobiła sobie krzywdy. Dagmara chce upozorować własne pobicie. Ma nadzieję, że wtedy policja zabierze ją od mamy i zamieszka z ojcem. Dziewczyna nie wie, że tata spotyka się z nową kobietą i nie chce, żeby córka się do niego wprowadziła. Proszę cię! Nie ma mowy, to jest... Mówiłaś, że mi pomożesz! Ale nie chcę cię... No to mi przywal! Jak? Normalnie, pięścią w twarz. No co ty? No proszę cię, musisz. Nie umiem. No Wajola! To jest bez sensu, nie, ja stąd idę. Nigdzie nie idziesz, musisz mi przywalić. Nie, nie, ty... Musisz! Nie! Proszę cię! Nie, pomóż. Jesteś jakaś walnięta! Sama jesteś walnięta! Jezus Maria! O Jezus! Jezu, ja cię przepraszam, przepraszam. Ale nie przywaliłaś. Boże, przepraszam cię. Wszystko w porządku, nic nie jest. Pokaż. Jezus Maria. Pokaż to. Jak to wygląda? Makabra, strasznie. Muszę zobaczyć, jak to wygląda. Masakra. Boże, ja przepraszam. O Jezu, ja cię nie chciałam tak odwalać. Nie no, spoko, jest super. Co ja narobiłam? O kurde. Nieźle. Matko... Przepraszam, ja naprawdę tak cię przepraszam, ja nie chciałam. Tak miało być, dobrze jest. Ale chodź, wszystko w porządku, idziemy. Na pewno dobrze się czujesz? Tak, jest dobrze. Dobra, chodź. Jezu, Maria, przepraszam, naprawdę. Jezu, jak boli. Jezu, przepraszam, tak ma naprawdę, nic nie jest. Przepraszam cię. Spoko. Poczekaj, tylko wyślę SMS-a, żeby przyjechał. No i jeszcze muszę znaleźć wizytówkę tej babki z pomocy społecznej. Ale może jednak chodźmy do higienistki. Zaraz. Burkowska idzie. Słuchaj, jakby co, to nic nie wiesz. Weszłam tak do szkoły i tyle. No dobra. Nastolatka zauważa swoją wychowawczynię. Chce, żeby kobieta uwierzyła, że to mama ją pobiła. Dagmara, co się stało? Powiedz coś. Ale ja się boję. Kto ci to zrobił? No, to mama. Zdenerwowałam ją. Mama? Mówisz poważnie? No tak. Pokłóciłyśmy się w samochodzie, no i ona zaczęła mnie bić. I ja uciekłam, a ona odjechała. Jola, widziałaś to? Daga wbiegła tak do szkoły. Tak się boję, pani dyrektor. Ja już nie chcę do niej wracać. Dobrze, chodźmy do higienistki. Wszystko będzie dobrze. Zaraz zadzwonię po pogotowie, wiesz?